Kiedyś powiedział mi w takim momencie, potrzebuję ciebie na boisku i nie wyobrażam sobie, że piłkarze wołali do ciebie dyrektorze. Nie wchodź w moje kompetencje, nie próbuj mnie przekonywać, co mam robić ja jako twój szef ewentualny i co jaką rolę do ciebie widzę. Zastanawialiście kiedyś jako dziennikarze wszyscy razem, a co będzie robił, a co będzie tłumaczył, a to można wziąć tłumacza i tak dalej. Oczywiście, że można i można było to zrobić. Mówi do mnie tak, FIFA wymaga od pierwszego trenera dokumentu. Nigdy się nie pytała o asystentów, a inni w Polsce, jeżeli mają z tym problem, niech cię nazywają jak chcą. Dzisiaj naszym gościem jest wice olimpijski z Barcelony, niedoszły trener, ale mający przeszłość menedżerską. Grał w, w wielu klubach, między innymi, proszę mnie poprawić, jeśli o czymś zapomniałem, czyli Olimpia Poznań, widzę Łódź, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, Namika Wronki to w Polsce, za granicą AE, Ateny, przede wszystkim Porto i Lozan. Zgadza się? Grzegorz Mielcarski naszym gościem? Ser serwet Genewa. Serwet Genewa. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie, witam tego co słychać w reprezentacji? Wszyscy zdrowi, przynajmniej <laughs> zdrowsi są. I Na dziś? Przygotowujemy, tak, przygotowujemy się do, do kolejnego zróbowania. Czy te zdrowie dotyczy tylko obrońców, czy w ogóle mówisz ogólnie o takiej dyspozycji wszystkich piłkarzy? O wszystkich myślę, to tak wszyscy, jakby wszyscy yy, i sztab również, bo to jak jesteś, masz dużo energii. Przy trenerze Santosie tej, tej energii naprawdę trzeba mieć sporo. Jest trenerem, który bardzo od nas tego też oczekuje, że, że będziemy potrafili to przełożyć na, na pracę, na, na obserwacje, na analizy, na wnioski. To, to zdrowie jest potrzebne wszędzie, ale piłkarze też. Z tego, co do nas spływają, to te, te informacje, które spływają, to wszyscy czują się z każdym nie lepiej. W moim wstępie powiedziałem nie doszły. Czy chciałeś być trenerem w ogóle? Jest co? Kiedyś chciałem być trenerem, tak sobie układałem trochę. To potem trochę winy twoje jest w tym, że, że nim nie zostałem, ale to za chwilę wytłumaczę. Ale powiem szczerze, kiedyś jako jeszcze zawodnik tak sobie wyobrażałem, że rola takiego asystenta jest taką dobrą rolą, taką, taką którą, którą można spełniać, które trzeba mieć do pewne też te, do tego takie cechy, łatwość komunikowania się między innymi z piłkarzami, y, 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 gaszenie takich, może takich konfliktów na samym ich początku, umiejętność motywacji zawodników. Myślę, że są to cechy, które, które też czuję, że mógłbym, mogę sprzedać, inaczej, inaczej mówiąc. I kiedyś sobie tak to wyobrażałem, że będąc piłkarzem jeszcze... Taka rola trenera, trenera asystenta byłaby ciekawa. Dlaczego powiedziałem, że twoja wina? No, no bo później yy, za twoją sprawą znalazłem się w wiśle karnym. A tak, jako, jako dyrektor sportowy. To Twoja zasługa i to by zawsze zresztą no to, często i, i, i podkreślałem to, że dzięki Tobie, ja już byłem w Wiśle Kraków, jako oczywiście panu prezesowi Cupiałowi, ale znalazłem się w Krakowie. Dzięki Tobie pojechałem też na Mistrzostwa Europy do Portugalii w 2004 roku. Potem, że tak powiem, przekazałeś mi Wieszę Wiśle, zaszufladkowano mnie jako dyrektor sportowy. Tak, Już potem ciężko z tej pozycji wrócić w takie tory, wejść trenera. Wystarczy już tych y, hołdów. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za miłe przypomnieć, za... przypomnieć tę sytuację, słowa. bo później tak. Później były takie momenty, kiedy odchodziłem z Wisły Kraków. Dostawałem propozycje z różnych, już może teraz nie, nie trzeba, żeby o tym mówić, ale z różnych klubów polskich na y, funkcję dyrektora sportowego. Y, ale już nie jakoby propozycje, czy, czy nie chciałbyś być trenerem. Potem y, jeszcze to nie były też czasy tych licencji. To nie były te czasy aż, tak, aż takich wymogów. Ale nigdy taka rola, taki pomysł, żebym wrócił, od kogoś, ale we mnie samym się nie zrodził, żeby tym trenerem no jednak dobra, wejść. ale poczekaj, ale kadrowiśmy mówił do ciebie trenerze, Grzegorz. I to jest problem no, na dziś. No problem co, jak problem. Ja nie wiem, czy to... Znaczy, ja rozumiem, ja rozumiem całe, całe zamieszanie, które się, które się tam gdzieś zrodziło. Trener jasno to zakomunikował. Nazywajcie go jak chcecie na, na oficjalnej konferencji. Tak powiedział? Ale cho chodziło generalnie o co innego, że trener Santos, jako... Można powiedzieć, że on ma do tego bardzo spokojny taki stosunek do tego. Kiedyś powiedział mi w takim momencie, potrzebuję ciebie na boisku. I nie wyobrażam sobie, że piłkarze wołali do ciebie dyrektorze, No albo żeby wołali do ciebie, co mają do ciebie wołać jak? Jak mają cię wołać. No co będziesz w dresie, a ja cię tam potrzebuję. Bo tu chodzi o komunikaty, które trener na przykład chciałby przekazać piłkarzom. Przecież nie będzie brzydko powiem, krzyczał Darsie się na boisku z jednej strony na Fawosz. drugą. Żeby... Spało! Wystarczy, że trener powie swojego Grzegorz, albo Greg, no bo tak się do mnie zwraca, tak, i tak. przekasz tam na przykład na drugą stronę, czy przekaż temu czy tam temu zawodnikowi w szybkim komunikacie, czego od niego chce, czego od niego mhm. oczekuje, albo co może zrobić, czego nie nie powinien robić i taką rolę od ciebie, ja taką rolę do ciebie widzę i teraz yy, to do, do tego zmierzało to. FIFA i powiedział to kiedyś, moje, ale mój tenże, no, skoro nie ma papierów, to może, może zróbmy to w inny sposób, tą, tą rolę moją. On Potrzebuję ciebie na boisku. Nie wchodź w moje kompetencje, nie próbuj mnie przekonywać, co mam robić ja jako Twój szef ewentualny i co, jaką rolę dla Ciebie widzę. Bo ja ją widzę i ty tego, ty tylko ja chciałbym usłyszeć Ciebie, że jesteś w znaczy, stanie. On, on Ciebie od początku w kadrze, nie? Bo no to chyba no, no tak, tak, bo. tak. od czasu, kiedy rozmawialiśmy, po raz, miałem drugi czy trzeci po jego przyjeździe tutaj do Polski, jak się spotkaliśmy, to i zapytał mu, czy zapytał, czy czy, 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 czy wejdę w to, czy pomogę mu w tym? w tym całym, nazwijmy tak, jak się teraz popularnie w projekcie, to powiedziałem, że oczywiście, że tak. Dlatego, że ja, ja trenera bardzo zawsze i, i lubię, i szanowałem. Nie, mam, ile... mam do niego też dług takiej wdzięczności, choćby z powodów takich czysto ludzkich, kiedy stanął po mojej stronie w sądzie, e, kiedy był taki, nastał mój konflikt, można powiedzieć, między Noakiem. E, a będzie... duże pieniądze wchodziły w grę. Oj, duże. Tak, ale kiedy był tym świadkiem, a po, potrafił w sądzie zająć stanowisko uczciwe, tak jak jest, jakim jest człowiekiem, czyli powiedział... E, to, co powiedzieliście o mielcarskim w sądzie, kiedy to było, to jest nieprawdą. To dzisiaj. Nie potrafiłbym powiedzieć, że nie, nie, to ja tam coś nie, nie będę panu pomagał, albo nie w jakiś sposób nie, 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 nie przysłużę się do, ku temu, żeby panu się w Polsce dobrze pracowało. Miałbym pan pew, pewien komfort, pe, pewną taką swobodę w poruszaniu się. I, I jak ktoś tam mówi, bo się tam zastanawialiście kiedyś jako dziennikarze wszyscy razem, a co będzie robił, a co będzie tłumaczył, a to można wziąć tłumacza i tak dalej. Oczywiście, że można i można było to zrobić. I przecież nawet padło kiedyś takie z moich ust, jeżeli pan potrzebuje polski związek, no to faktycznie można na tego tłumacza dla trenera wziąć, a trener mówi potrzebuje cię jako coś więcej, chcesz żebyś mną na boisku, chcesz, chcesz potrzebuje ciebie tam. On nie, nie wymyślił tej roli tylko dla mnie, tylko potrzebował dla siebie samego i dla drużyny, wiedział, że moja osoba na boisku może pomóc. Takiego przewodnika trochę. Może nie takiego, że będzie tam mówił, a nie, nie róbmy tego ćwiczenia, tylko róbmy inaczej, ale w konkretnych decyzjach, bo jest zbyt mądrym, inteligentnym i długo już pracującym trenerem, żeby opierać się dzisiaj na, na, jakich, na moich powiedzmy sugestiach, co powinniśmy ćwiczyć czy jak. Oto. Ale do wykonania pewnych zadań ćwiczeń absolutnie uznał, że będę mu potrzebny. I, tylko, i cała ta dyskusja trwała tylko w tym, w tym kierunku. Mówi do mnie tak. FIFA wymaga od pierwszego trenera dokumentu. Nigdy się nie pytało o asystentów. Tak, tak, tak. Czy asystent ma papiery trenerskie? Nie. I ja cię potrzebuję jako asystenta. A, a inni w Polsce, jeżeli mają z tym problem, niech cię nazywają jak chcą. Dla mnie jesteś asystentem. U Jurka Brzęczka taką rolę spełnił podobno chyba Radek Gilewicz. Och, wiem o tym, że coś takiego było, tak, że coś takiego miało miejsce. to I tak samo wiem, że chyba i u Czesia też ktoś był bez, bez, bez papieru. Ale... Ja, ja rozumiem całą, samą ideę tego, że jednak jak ma są szkoły trenerów, to że się kończy, to po to i, i rozumiem i przepraszam, co tych go. trenerów, że akurat wybrał trener Mian i, <laughs> i mimo, że nie mam papierów, być może to w najbliższym czasie się zmieni i będę takie papiery robił dla świętego spokoju może na przyszłość. A czy do białej Podlaski uderzysz? Możliwe, możliwe, ale tuż tu chodzi o co innego. I ja to też rozumiem, bo tak jak powstała dyskusja, na przykład później powstała ta dyskusja o tym, o tym, o tym sztabie i o tych trenerach y, dla trenera Santosa, to też było pewnie takie taki coś, co rozpalało tutaj. Yy, emocje, tak, to taką ciekawość ludzi, kto będzie dlaczego. I teraz powiem tak już z perspektywy czasu, takiego, który już, już za nami że myślę, że powiem to tak najdelikatniej, że przykro pewnie było wielu, wielu trenerom w, w Polskim związku piłki noży, czy w szkole trenerów, przy, czy przy szkole trenerów, przy Polskim związku piłki noży, przepraszam, w szkole trenerów. Że gdzieś tam nie padają ich nazwiska. Tych wszystkich, którzy tam kończą to szkołę, czy, czy skończyli krótko wcześniej, czy, czy, czy są może w trakcie? Oczywiście, że dosyć mocne nazwiska zostały przedstawione, szczególnie Łukasza Piszczek. No tak, jako. Łukasz Piszczek, Tomasz Kaczmarek. Ale, no ale taki był wybór trenera. No A jaka tutaj. jest prawda, że Łukasz nie chciał? Powiem szczerze, że nie wiem. Nigdy nie ja ja, ja, ja yy, nigdy nie rozmawiałem z Łukaszem, nigdy nie mieliśmy okazji spotkać się w ostatnim przynajmniej czasie, nie mieliśmy okazji się spotkać. Może kiedyś, jak się spotkamy, tego zapytam, dlaczego to tak było. To tak, chyba nie do końca zostało to wyjaśnione, to, albo nie wiem, jakaś deklaracja nie padła, chociaż tam gdzieś w jakichś mediach się tłumaczył, że, że wytłumaczył to, przepraszam, że to zbyt dużo obowiązków innych jakby zabrało mu tę możliwość. Mi, a poczekaj, a nie myślisz, że zbyt mało czasu upłynęło od tego, kiedy był w tej grupie, kiedy grał, że zbyt mało dystansu. No tak jakbyś, wiesz, dwa, trzy lata po Barcelonie byłbyś z s. Janusza Wójcika. No ciężko byłoby ci, nie wiem, przemawiać do Andrzeja Józkowiaka, Jurka Brzęczka czy Marka Koźmickiego. prawda. Wiesz o co chodzi. To, tak, tak, to prawda. Je, jest coś w tym takiego, że, że czasami trudno taką decyzję podjąć, nie? Że tak dzisiaj możesz na przykład pełnić taką rolę. Ja przecież była taki moment. Trzeba wiedzieć czasami w życiu, podejmujesz takie ryzyko, nie? Podejmujesz czasami no ryzyko tak, z decyzjami, które, które przed tobą. Yy, pamiętam taką, de taką, yy, taką decyzję mogło być moją, mogło być, chociaż może się okazało, że nie, może dlatego jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, w takim miejscu, bo nie wiadomo, jakby w tej drogi się człowieka, yy, jakby ta droga wyglądała, zawodowa. Jak prezes Zupia zaproponował kiedyś, yy, mi, żebym był wiceprezesem, nawet prezesem Wisły Kraków. Ja powiedziałem wtedy profesorowi, nie jestem na, gotowy na to, żeby zajmować taką funkcję. Z punktu, ktoś mi powiedział, nie bądź głupi, bierz to, nie? Są takie momenty w życiu. Absolutnie. Bierz to, kto, a ryzykować? Drugi nie? raz ci się coś takiego nie może nie zdarzyć. Ale ja wtedy powiedziałem, że nie, że ja, ja czułem, że to byłoby ponad moje siły. To nie dałbym sobie prestiżowo, dobra, chwilę bym może się na tym, że tak powiem, brzydko pobujał i, i, uda, i, i bym był takim prezesem y, malowanym, bo to trzeba być naprawdę wiedzy i trochę, trochę, trochę ekonomii, trzeba biznesu tych negocjacji, trochę trochę mieć, trochę mieć pojęcie, jak się w mieście, które drzwi są otwarte, które są zamknięte, jak do, jak do nich zapukać, z kim się spotkać, z kim rozmawiać, formę jest dużo, dużo takich czasami potrzebnych również tych miękkich kompetencji do tego, żeby, ale również samą wiedzę, samo wykształcenie, pewne, pewne rzeczy są potrzebne, żeby spełnić taką rolę. Ja wtedy miałem 40 lat. Yy, yy, dzisiaj mam 52. Było dużo, dużo za wcześnie na to, żeby podejmować. Riesz, ten, pamiętaj, y, odejście Petresku chyba też płynęło na, na, na twoją decyzję, co? Nie do końca zgadzałeś się z formą i, i, i momentem odejścia. To, to Petresku był po mnie. I o to bardziej jest. Mario Branco, który był. Właśnie, Mario Branco, ale który był ale Petresku autem. wymyśliłeś trochę. Wymyśliłem. Wymyśliłeś to, Wymyśliłem. to wie, Petresku Wiśle. Wymyśliłem i to, i to było bardzo trudne zadanie. I już wtedy wtedy chyba po raz pierwszy poczułem w życiu taką, że decyzję biorę odpowiedzialność za. Za coś, co... Ktoś powie tak, wybierasz trenera, nie? Mm -hmm. Masz wybrać trenera. Ma, masz jakieś doświadczenie, nie może wielkie, nie, na pewno nie duże, nie takie, żebyś że w pojedynkę podejmuje sobie decyzje i one są zawsze celne, bo możesz się pomylić e, z wyborem. Może się okazać, że ta osoba e, inaczej proszę, trochę widzi piłkę, inaczej tą, e, tą, tą piłkę traktuje. Przede wszystkim na samym końcu nie ma wyniku sportowego i ko mówię, kogo wina? Wskażą palcem. Tylko wymyślił, nie, nie, tak, wymyślił tak, tak. tak? Ale pamiętam ten, ten ciężar wtedy po raz pierwszy, ponieważ wybierałem trenera Chyba na samym początku sobie tak nie zdawałem sprawy, ale jak już potem, jak już Dan się pojawił w klubie, jak już to, jak już to zainteresowanie. Internet nie był takim internetem, jak jest dzisiaj, jak, te, jak to się okazało, że jak się jest sprawę, że wybierasz dla tak wielkiego klubu jak zwisła Kraków, która ma tysiące i tysiące kibiców, nie tylko chodzących na stadiony, ale interesujących się tym klubem, i ty wybrałeś kogoś, który ma tą Wisłę yy, wyprowadzić gdzieś na takie szlaki międzynarodowe. Wiadomo, jakie były marzenia profesora cupiała. Liga mistrzów najlepiej. Tak, to, to. Był, to był taki. Ale ty, przypomnę sobie przypomnę sobie takie trudne decyzje, które podejmowałem i musiałem i uzasadnić się, uargumentować dlaczego. Pamiętam, wybierałem kiedyś trenera, yy, wtedy właśnie, kiedy wybierałem trenera, pojechałem na rozmowy, już mniejsza o, na, może nazwisko, ale pojechałem do Czech na, na takie spotkanie z trenerami. Dwoma się czy trzema nawet tam chyba spotykałem wtedy. Yy, Mówię tak, czasami poddaję wątpliwość, bo już to minęło tam 20 lat, od tym więcej nawet. Czyli archiwa można otworzyć? śmiało. Więcej, dawno, dawno, temu to było w 95, jak się pojawiłem w Wiśle Kraków. E, czyli nie, 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 w 22 się pojawiłeś. 90, e... no w y, 24, przepraszam. 24, tak? Ja dobrze pamiętam, skoro 24. 94 się będzie 24. Okej. 24, tak, to no to minęło zaraz 20 lat. I teraz tak, poszedłem na to spotkanie i umówiono to spotkanie, a to był mecz. Na drugi dzień pamiętam ten trener i jego zespół grali, grał mecz z jakimś chyba czeskim ze Slawią, Praga. Jakiś tam ćwierćwinał, chyba chodziło o ćwierćfinał Pucharu Europy. Coś takiego chyba. I ten trener przyjął mnie w, na spotkanie e, u siebie w pokoju w hotelu mhm. na dzień przed meczem. No i rozmawialiśmy tam o różnych rzeczach coś tam dyskutowaliśmy, bardzo, bardzo był za, za jakby zainteresowany. Chciał, mieliśmy wrócić do rozmowy po jakimś czasie, po tych masie meczach. Mieliśmy się następnym tym razem gdzieś spotkać w Polsce. E, przynajmniej tak, że tak, rozmowa w tym kierunku się toczyła. Wróciłem do Polski po już tych kilku rozmowach. Jeszcze, był, jeszcze to było przed danem Petresku, i sobie analizowałem to, kto, jak będę przedstawiał prezesowi cupiałowi tych kandydatów. No, i tam oczywiście o tym jednym, o drugim opowiadam, i wracamy do tego, u którym byłem w pokoju. I tak. No i trzeba potem mówić, ale który z nich, Twoim zdaniem? I ja mówię, ale ten nie. Ten, którego spotkałem w tym pokoju, to, z którym rozmawiałem, to nie. Dlaczego? Takie padło pytanie, nie? No Takie właśnie. Padło, no, dlaczego? Proste. Bo zostawi nas kiedyś w tym samym miejscu, jeżeli przyjdzie po niego inny klub. O! Tak mi się wydaje. Że skoro. W... Było to może z mojej strony. Naiwne, trochę, trochę naiwne albo tendencyjne, ale sobie pomy sobie pomyślałem tak, taki argument sobie wyszukałem. Bo wiedza trenerska, każdy miał podobną. Każdy spojrzenie miał pewnie podobne, każdy gwarancję y, sukcesu miał podobne. Każdy jakąś charyzmę też miał. Ale mówię tak, przyjdzie moment, że Wisła będzie potrzebowała trenera, tak jak on wtedy przyjął mnie w pokoju, a dla tego klubu, który on grał, być może to był historyczny moment. Mhm. I teraz dla klubu był to historyczny moment. Ja z jednej strony byłem i dziękowałem, że on mnie przyjął, i że to się udało załatwić, bo to było trochę taki. Trzeba było wykonać jakąś pracę, żeby do tego spotkania w tym pokoju doszło. Ale sobie pomyślałem tak, jak przyjdzie Wisła, stanie na takim momencie, że dla Wisły będzie to najważniejszy moment, jak dla tego klubu jego był i on dyskutuje o tym, o odejściu z klubu i jest na jedną nogą już być może poza, to zostawi nas kiedyś w takim samym momencie. Mm -hmm. No to weź Paulo Sousa. Zbliżają się baraże, a Paulo mówi, pff, muszę do Brazylii. No, pewnie nie każdy, nie każdy jest taki sam moment, ale, ale w tym w ty, ale ty dla, Dlatego kreseczkę powiedziałem, że nie. Natomiast decyzję i tak podejmował yy, właściciel. W, właściciel tak? Ja tak. Ale ten argument mi z jednej strony byłem super szczęśliwy, że to się udało, no. ale poszedłem w drugą stronę, powiedziałem, że nie. I padła decyzja potem na dana. Poleciałem wtedy do Rumunii spotkać się z Danem. Jakoś sobie tak go szybko, że tak powiem, jakoś wygooglowałem. Doszło, doszło do spotkania w Rumunii. I po pierwszym, chyba, czy pierwszy, bo tam dwa, trzy dni spędzałem wtedy w tej Rumunii. to Po jednym dniu spotkaliśmy się następnego dnia, też zjedliśmy kolację. I mieliśmy dużo długi, długich takich kilka rozmów. Widziałem taką w nim charyzmę, widziałem w nim. Ja mówię, że coś, coś może być w nim, co pobudzi piłkarzy. Uwierzą, że. Że, że... że na przeszłość, Chelsea, reprezentacja On Rumunii. też straszny taki prac. Chociaż uj, Ale później, jak już został dam trenerem to przymykałem oczy czasami na treningu, jak patrzyłem, jak, jak naprawdę dostają w kość. I tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało, że tak powinno zawsze być. Właśnie, właśnie. Ja jestem, od tych, jestem też takim, byłem takim piłkarzem, który zawodnikiem takim, który lubił ciężką pracę, bardzo dużo w to wkładał siły, bo wiedziałem, że to jest taka droga. Ja taki byłem, nie potrzebowałem... Są tacy, którzy nie, nie trenują tydzień i na boisku prezentują się super. Tak. Ja gdybym tydzień nie trenował, na pewno bym nie zagrał dobrego meczu, bo po prostu potrzebowałem zaszedłego tego treningu dużo. Dan był takim trenerem, który to, to preferował, taką pracę. A ale jak widziałem naprawdę, jaką, ile, ile, tam, ile tam się potulało i jak ciężko. Dzisiaj jest smać wszystko zegareczki, tu wyciągałem piłkarzom takie czujniki do komputera, czy nie za dużo, za, za mało sprintów, wszystko mają policzone. Kiedy wtedy już były zmiany. Ale co, on mieniało, na nos? Na, ale nos? Jeszcze na nos. jeszcze było na nos. I to... Rysiek Szul był w klubie, czy nie? Słucham? Rysiek Szul był wtedy w klubie. Był jeszcze w klubie, już, ta, już, już się troszeczkę ta, ten czas Ryśka też w liście kończył, ale Rysie, to był taki fisiologa. moment. Moment, gdzie ja widziałem, że dam trochę. Łatwo było mi to powiedzieć, tak, że przesadza. Yy, to jest łatwo zawsze powiedzieć, że a trzeba było zmienić tamtego tutaj, tu pusić tam dołożyć, tu nie grać w sparingu, tam grać. Takie decyzje to trzeba po prostu podejmować to co powiedziałem wcześniej. Czasami przed nami trudne są trudne momenty, yy, czas decyzji. Powiedz, dobrze musisz być, że Wymyśliłeś kiedyś Kubę Błaszczykowskiego, właśnie Jurek Brzęczek, Pamiętasz, przyszedł do nas wtedy i mówi: Mamy takiego juniora, ja wy co ty robisz? Jakiś, jakiś bratanek. Wtedy troszeczkę na, to, to, to działa na takim ogromnym zaufaniu, ponieważ z Jurkiem 15 lat spędziliśmy w, w różnych pokojach, będąc w Olimpii Poznań, czy w Górniku Zabrze, czy w reprezentacji olimpijskiej. Kolega od Kołyski. Tak, potem przyjechałbym Jurka świadkiem na weselu. To, to zaufanie musiało być, między nami, ta przyjaźń się z czegoś zrodziła, prawda? I jeżeli on mi to powiedział, to, to wiedziałem, że nie tylko robi, nie patrzy, że pod kątem rodziny. I, i ponieważ tą, tą rozmowę, mówię, to Jurek, to niech przyjedzie Kuba na, na, na zgrupowanie, bo kilka dni przed wyjazdem na obóz, i, i myśmy z terenniczką wtedy wracali z, z Portugalii z jakiejś obserwacji piłkarzy. A mieliśmy dwa dni chyba po przyjeździe, zaraz na wylot do tego i Kuba wtedy przyjechał. Pamiętam, że przyjechał do, do Krakowa. Po tym jednym treningu poprosiłem się tam chyba, czy Arka Głowackiego, Marcina Waszyńskiego, czy Radka Soboleckiego, kogoś pamiętam, z nich zapytałem, to, co oni też uważają jako piłkarze, którzy są już tacy udytułowani w wiśle. Też kiwnęli głową, że super. Mauro Cantoro też wydał od razu. Mauro, pierwsze, tak, tak. Pierwsze takie bardzo dobre zdanie. O Kubie... No to już pada myśmy rozmawiali wtedy, czy Kuba jedzie z nami na obóz. Zawaliśmy Kubę, a ja my trzymasz paszport. A mnie nie, no to pamiętam, że Kuba chyba, chyba Autobusem autobusem wrócił autobusem? albo 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 małym Fiatem, albo w małym polu. Pamiętam. Coś takiego miało miejsce. Pamiętam, powiedziałeś mu, leć do Polski. Tak, Dzisiaj jest wielka satysfakcja, bo że szykujemy się do tego, jak będzie żegnany w reprezentacji Polski, prawda? No są piłkarze w Polsce, którzy mają taką, powiedzmy, taki. Tak, aurę taką. taką aurę, takie nazwisko, który zasługuje na, na pełen szacunek, i na pewno taką osobą jest, jest, też, jest też Kuba. Kuba ci to pamięta, powiedz tak, w sensie pozytywnym. Szacunek, wdzięczność. Ja, czy nie oczekuje? Jak nie, tym nie że jakoś na tym, na tym rozmawiamy. Na pewno o tym pamięta, no bo przecież trudno, żeby tego nie pamiętał. Ani ja tego nie oczekuję specjalnie, bo myślę, że ja zrobiłem rzecz naturalną, jedną z naturalnych na świecie. Nie mam i nie wychylam się za każdym razem po order że z, tego, z tego tytułu. tego Po prostu każdy z nas ma w życiu lepsze i, 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 i dobre decyzje. Ja, ja miałem bardzo dobrą decyzję, mieliśmy tę decyzję, może być wspólnie, że to się udało. Żeby... Pamiętam, jak kiedy Kuba przyjechał, bo to już dzisiaj możemy o tym rozmawiać sobie tak na swobodnie. Kiedyś pamiętam, jak prezes pojechaliśmy na... i prezes tak trochę tak ze Czepialsko, tak zapytał na, na, na pierwszym zgrupowaniu, kiedy Kuba, już był z zespołem na. na, na to uchodzie. na Cyprze chyba było. Na Cyprze. Tak. I mówi, tak, się, czy w samolocie, jakśmy wracali zapytał mi, bierzesz, ten? Mówi, tak do mnie tak zwróciłem, mówi, bierzesz ten transfer na siebie. Tak? Ja trochę taki jeszcze wtedy zdziwiony, troszeczkę taki zmieszany, ale mnie tak. Potem sam do siebie mówi: ty słuchaj stary, co ty robisz? Jak, jakby, ale, aha, ja zapytam jeszcze prezesa, mnie, prezesa, a co to znaczy bierzesz na siebie, że, że co, że, że, że pieniądze ewentualnie z transferu, które miałby nie, nie, nie wróciło? i prezes zaczął się śmiać z tego, a hop, tam chyba, nie wiem, zisek, kapkach, czy ktoś kiwnął głową, że o to chodziło i potem mówię tak do siebie sobie, słuchaj, no... no co ty robisz? Bierzesz nie. na sobie takie ciężary, ale potem już się nie wycofałem z tego. Pamiętaj, że kosztował 70 tysięcy złotych, a został sprzęt za 3,5 miliona euro. Siedem, to... 70 tysięcy złotych sprzęt. przekazaliśmy sprzęt. Yy, ja za moje gadencji nie KS dałem i się wstydziłem do dziś, ale. I jeszcze kilka kart takich tak wejścia jest. dla KS, chyba dla tego klubu. KS a jest tak. Jest częstochowa na loże, żeby mogli. Prze... To, był, to był cudowny deal, których było kiedyś dużo, podobnych było na pewno wiele takich. tej pamięci Janek Nowicki zaczepił na nas na stadionie i mówił. Skąd wy się takie cudo wytrzasnęli? No. Ty mówiłeś, albo ja, Częstochowy, pan Janku. No tak. Fajnie. Z z tą, akurat z, z tym transferem jest, jest związane wszystko, co pozytywne. No Bo i klub zarobił. Fajne. Ale przypomnę ci taki transfer, który był nieoczywisty, który też udało nam się doprowadzić. Aha. A który był nieoczywisty. Ludzie dzisiaj już by o tym zapomnieli. A prezes Supiał ja pamiętam, że też był taki bardzo sceptyczny do tego pomysłu. Ale o tą historię mogę opowiedzieć, bo ona jest bardzo, myślę, taka ciekawa. Eee... Raz, że to, to byłby pomysł własny. I, i tak sobie, a, a było to dlatego, że trenowałem, przecież grałem w Amice Wronki, wspomniałeś tam w polskich te. klubach, czyli znałem dobrze tych chłopaków. I wiedziałem, że jest, tam, jest ktoś, kto może w takiej Wiśle wypełnić kilka pozycji i może być zawodnikiem bardzo nam potrzebnym. Bo może być obrońcą, może być prawem, może być defensywnym pomocnikiem, bo grał na tej pozycji Darek Dudka. Dzisiaj te. asystent trenera Ote. Lecha Poznań. Jeden z asystentów. Ale to był też czas, kiedy w, w Amilce grał Marcin Burchard. I wtedy bardzo o Marcinie było głośno. Bardzo taki był z tych perspektywicznych piłkarzy. Dużo o, efektowny, świetny dużo, Tak, Myślał U-21, Myśmy, ja, ja z Jackiem Burhardtem grałem w, w Olimpii Poznań Z jego, ojcem, z jego tak. ojcem. Zresztą świetnym piłkarzem. Pozdrawiam przy okazji, może jeszcze, jeżeli nie mieliśmy go dawno, dawno kontaktu, zresztą Marcina tak samo, jeszcze z jego bratem. I, mu, i w Wiśle padło nazwisko Marcina. A ja mówię, że bardziej nam się przyda, ja oczywiście cenię, doceniłem jego, jego, jego yy, talent, Marcina, mówię, bardziej nam się przyda Darek Dudka. Kto? A kto? <laughs> Darek Dudka. Kto to jest? Ja mówię, no, do, no dobra, ale ta rozmowa, wszystko tak, żeby tam przyspieszać, trwała. Pojechaliśmy do Poznania na, na spotkanie. Zaczęliśmy oczywiście rozmowę od, yy, Darka, od yy, Marcina Burharda. Tam, się skupia, tam miała być skupiona cała uwaga na nim. Oczywiście kwoty padały takie, no bo jak największe. Pes miał miałby obrazić. 21 tu reprezentant też. Polski, że Marcin, tak, tak, tak to w tym kierunku szło, a on mówię, dobra, to nie, to na tego nas nie stać. Na tego nas nie stać. No i wtedy zagrałem tą kartą, którą, o którą chciałem grać. A gdyby było, a gdybyśmy. A, a macie tutaj jeszcze takiego zawodnika jak Darek Dudka. No, dudy, to tam dudy, no coś tam z dudym, no, ale za Dudiego, no tam, to, to, to jakieś minimum musicie dać. I to minimum nie było wcale takie małe, bo tam było 200 czy 300 tysięcy dolarów, czy euro. Nie mało wtedy na no, tamte czasy, 200 tysięcy dolarów. I prezes się zgodził, cupiał. Dopełniliśmy ten transfer. Darek Dudka przychodzi y, do Polski. Przypomnę to, bo to jest ważne y, dla kibica i Wisły i w ogóle jako ta, y, y, wtedy w, 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 w tym czasie. Darka Dudka, prezes Supio sprzedał, jeżeli się mogę mylić, może ty będziesz już pamiętał lepiej, 2,5 lub 3 miliony euro. Niesamowity transfer. I myśmy go... Oto... Chyba Adam Mandziara musiał w tym być. On poszedł do Francji, a Mandziara chyba wtedy w Francji... To nie kierunek. Do Francji, to, to raczej nie... Tadeusz Orzel, Może, nie wiem. W każdym razie, zobacz, 200 tysięcy, Kuba 70 tysięcy, tu było 200 000, 300 tysięcy dolarów, prawda? I to uważamy też jako, jako sukces, chociaż dzisiaj podkreśla się bardziej kuby, a Darek Dudka przyszedł za też sporo, bo tamtej czasy te 300 tysięcy to było już sporo pieniędzy, a poszedł za 2,5 czy 3 miliony euro, tak, czy tam tak. dolarów, już nie pamiętam, nie chcę, tutaj, nie chcę tam przeinaczyć. I to był kolejny, i, i to mi dawało bardzo dużą satysfakcję, że, 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 że to było coś, co. Bo co innego, kiedy pracujesz przy dyrektorze sportowym, jesteś przy kimś blisko, tak jak ja jestem teraz przy trenerze Santosie i. i, 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 i Przychodzę z ogromną ekscytacją do pracy. Mówię to z ręką na sercu. Przychodzę z ogromną ekscytacją, taką, co mnie czeka kolejnego dnia, co mnie czeka dzisiaj, co mnie czeka za godzinę. To znaczy kiedy fajne wyzwanie. Kiedy nie? Usiądzie ze mną na, przy, przy stole i powie do mnie takie myśli, które, które będę może mógł kiedyś wykorzystać jeszcze w jakiejś sytuacji danej. Ekscytujemy to, dlaczego podejmuje na przykład takie decyzje, dlaczego w tym momencie robi to, dlaczego, dlaczego, dlaczego spojrzył z tej strony na daną sytuację. To mnie ekscytuje w nim, tak jak mnie ekscytowało przy, przy dyrektorze sportowym, ale wtedy wtedy podejmuję decyzję sam. Ale Grzegorz, miałeś taki start, że Pomysł po taki. 20 -stu latach byłbyś królem, y królem y menedżerów, gdybyś się zajął tym, powiedzmy, możliwe, zawodowo. Możliwe, możliwe, no możliwe. Taką, taką rolę widziałem wtedy dla A siebie. A poszedłeś na dobrą, łatwą robotę eksperta, no. No dzisiaj można sobie powiedzieć, że dobrą łatwo, nie? Kiedyś to było. Jeszcze... A zawsze, z wiecie, zawsze kiedy ma rację po meczu. Ale wiesz, co. Nie, nie. To jest trochę takie. Ja ci nie wyrzucam. Ale, ale pełna zgoda, tylko że taki ekspert też potrafi, bo takie troszeczkę czasami ludzie z tego eksperta tam sobie. O, ten tam zawsze po meczu, nie? A, a dziennikarze co robią tak naprawdę? To, to, to samo. To samo. To Sugerują, samo. kto będzie grał, dlaczego, co, gdzie, a nie powinien grać tam, nie powinien zejść. Robią dokładnie to samo. Z przewagą taką ma piłka, że pewne rzeczy, jeżeli umie je dostrzec, bo miał ku temu okazję i potrafi to w sposób. Prosty wyłożyć na ławę, to widz to zrozumie. Ale powiedz, jesteś w komentowaniu, w oglądaniu meczów całkiem sprawny, nie ukrywam, że to mi się podoba, ale czy trochę patrzysz na zasadzie, e, my to grali, wiesz, bo jest coś takiego, czy też na zasadzie wymagasz od nich jeszcze więcej, albo też. Podchodzisz na przykład do interpretacji gry faul zupełnie inaczej. Byłeś zawsze twardym piłkarzem. Ty i Kazio Węgrzy, którzy w kanale przez lata zmajoryzowali mikrofon, zawsze były takie z waszej strony spore wymagania. Ej, nic się nie dzieje, męska gra. Tymczasem dla kogoś była to, to, to gra faul. Yy, to powiem tak. Yy, to prawda, To prawda, że mam duże wymagania do piłkarzy, czy my, może miałem większe, niż teraz potrzebuję, niż, niż mam. Dalej je mam. To, że tak było, że byliśmy twardzi i tak dalej, to nie znaczy, że swojego nie przyjęliśmy. Nie? To nie, że myśmy rozdawali razy temu, tam temu i tak dalej, czy z Kaziem, czy między sobą byśmy się strasznie kiedyś tłukli na boisku, ale takie wtedy były warunki tej, tej roboty. Nie można było podejść do tego w ten sposób, że pozwoliłeś siebie tam ok dać się okładać, nie, nie reagując w żaden sposób, bo by cię zdeptali. Być, byś, byś zdeptany został po kilkunastu meczach, byś już przepadł. Mhm. Ale dostrzegano tylko wtedy, kiedy ty sobie dawałeś radę. Ja pamiętam takie swoje ciężkie, powiedzmy tam, momenty z Legią Warszawa, ze Zbyszkiem Oj. Mandziejewiczem. No y y y dziś ci pamiętają na, no na, dobrze, na Legii. Do dzisiaj mi pamiętają, ale spotykam się, z, z, y z, y z, może się ostatnio nie z Mandziejem, tak, teraz mnie będziemy się ale kiedyś się spotkaliśmy się śmiali tak, jak teraz ty się uśmiechnąłeś do mnie. Myśmy no tak. sobie żartowali, bo ten Mandziej tyle <grym> samo mi dał, ile dostał. No takie, taki, Marek już w którym się żartujemy w Kanal Plus y wielokrotnie, ale słabsza, razy słabsza dał mi, razy Ale słuchaj. I to wtedy Mandziejowi pękła w Zabrzu, pamiętasz? Ale to nie to było w Zabrzu, nie. To było w Warszawie, tylko że ludzie wtedy, kibice, ja to też rozumiem, bo, bo ja rozumiem, że ktoś się za swoim zespołem, za swoim piłkarzem i to mają prawo i te, te, tak uważać. Yy, ta sytuacja, tam, to nie jest do wyjaśniania dzisiaj, potem po 40 latach, ale ta sytuacja była tak, że Zbyszek chciał mnie, że tak powiem, skasować, a kiedy spadał na ziemię tak źle, niefortunnie, akurat spadł, ja na niego się przewróciłem i z tego się zrodziła jego kontuzja. On do mnie nigdy nie miał nie o to pretensji, chociaż mi było żal tej, tego momentu bo ja go zawsze cenię jako też zawodnika, to, że żeśmy się nie lubili w, w bezpośrednich konfrontacjach, to było oczywiste. Tak. Ja z Kaziem Węgrzynem, z którym dzisiaj się przyjaźnie bardzo, łamaliśmy sobie nosy. Był taki mecz, w którym żeśmy się chcieli bić, padł gol i tylko ja i on żeśmy tego gola nie widzieli. Taki był czas. Brutalny, przykry, fatalny, dzisiaj, ale taki dzisiaj był. Dzisiaj warby was wyprostało szybciutko, prawda? No dzisiaj by tak, dzisiaj bym nie pogrofiłkę w piłkę długo. Ale wiesz co, to, to jest też tak, to jest tak, tak, ja też żartuję sobie. Oczywiście. Prawda jest taka, że oczywiście, żem tego nie robił. Tak. Bo wiedziałbym, co mnie czeka za to. Wtedy wiedząc, że tego nie ma szans, to jest tak jak wiesz, jak wiesz, że, że, jak wiesz, że nie, nie, ma, nie strzelają z laseru za rogiem, no to przyspieszysz. To no, no, taka jest prawda. Ale jak wiesz, bo ci tam Janosik podpowie, że coś tam stoją, no to zwolnisz. Nie? I tak by było z naszym graniem, że pewnie już byśmy nie robili tego w taki sposób, jak się robiło, bo byśmy się dosto dostosowali do warunków, jakie są i obowiązują. Skoro Zawsze. wtedy obowiązywały takie i trzeba było się też bronić, to trzeba było, to, to, to musiałeś się bronić. Jeszcze warunki zostały fizyczne, prawda? kawał chłopa, wysoki, silny. Ale mówisz o tych piłkarzy, bo, bo to Właśnie. to fajne, co poruszyłeś ja, o ten wróć. temat. Denerwuje mnie to bardzo, kiedy widzę w ekstraklasie piłkarza po 15 minutach leżącego na boisku i wojącego, bo, bo, go, bo go kurczę łapią. Denerwuje mnie to. Widziałeś tak sytuację? Wiele razy. Kurczę, po 15 minutach. No tam, może ja teraz przesadzam, ale no, dobra, do niech będzie pół godziny. Niech, no będzie, tak. niech będzie 50 minut. <laughs> to niewiarygodne. Denerwuje mnie to. Rozumiem. Nie wiem, choćbyś miał grać co 3 dni. Po 40 minutach zgłoś trenerowi, że się nie dajesz do gry. To znaczy, że, że dajesz cynk swojemu już tam trenerowi czy sztabowi, że jesteś gotowy, chociaż nie jesteś. Przegrywasz mecz. Ale potem co? Chcesz w takim, takim, te kurcze, te leżenie? Chłopaki w kanale, kiedy komentowaliśmy mecz, wiedzieli o tym, moi koledzy z kanału, że mnie to strasznie denerwuje. Irytuje mnie to. To jest twoja robota. Ciężka praca. Pracuj tak, żebyś oczywiście tam w Nie, nie mówię, że tam kurczę, człowieka nie mają prawa złapać, mają prawo. Piąta, ale jest to, to nie na kolejka Ekstraklasy, piąta kolejka Ekstraklasy, po dwóch miesiącach przerwy. Kurczę, kogoś łapią. I to, słuchaj, żeby było jasne. Ja wiem, doskonale widzę, czuję tego piłkarza, że to nie jest kwestia, y, tych, y, ty, ty, że go łapią, kurczę, tylko potrzebuje chwili odpoczynku dla swojego zespołu. Jest innych parę pomysłów, żeby to zrobić, ale nie pokazywać siebie jakiego tego słabego. Można przestać gdzieś tam w kole środkowym trochę. Ale budujesz, dzisiaj to nie. Budujesz złą... Y, Taka jest też nasza rola. Tak, to, tak. że my dzisiaj oceniamy, krytykujemy, ktoś nazywa to krytyką. Że powiem prawdę, co czuję, przecież mi kiedyś też piłkarze starsi zwracali uwagę, rób tak, nie rób tam, albo się nie, tam nie wiem, nie bądź takim mazgajem, albo nie rób tego, czegoś tam. Mi brakowało, wiesz, czego mi brakowało jako piłkarzowi, powiem to uczciwie, całkowicie naprawdę, żeby być lepszym zawodnikiem. I mm -hmm. skupić się więcej na graniu i, i temu tak. się poświęcić, a nie temu, co robiłem. Czyli jak mi ktoś tam dał, to się być może za dużo skupiałem, żeby za chwilę mu oddać. I poszukiwałem go, gdzie on jest na boisku, w danym sektorze, gdzie go dopadnę. Żeby mu za chwilę oddać. I to było strasznie głupie. To było ja egoistyczny, ten... tak? Straciłem bardzo dużo czasu na to. Brakowało mi takiego momentu, w którym trener by mnie zawołał i powiedział, chodź tutaj na chwilę. Hmm? Jak jeszcze raz zobaczę gówniarzu, i tak się powiem do mnie zwrócić wtedy. Jak jeszcze raz gówniarzu zobaczę, że ty komuś robisz krzywdę, Albo że kogoś. Polujesz na kogoś. Albo, że, tak, że na kogoś polujesz, albo że go uderzyłeś, to pamiętaj, u mnie już więcej nie zagrasz. rozumiesz to? Weźmy, to? Weź, weźmy Bobby Robsona. Nie, no to, to rozmawiamy. Fantastyczny już. człowiek. Tak. Anglik, przyzwyczajony do gry męskiej albo tak. takiej, o której mówisz. On na to nie zwraca uwagi w tym przypadku? Nie. Nie, nie, bo uznawał, że. Yy, to, wiesz, to już były troszeczkę inne czasy, inna trochę jakość tam, gdzie byłem, wtedy już już taki głupot nie mogłeś już nie mogłeś... No w Porto nie mogłeś tego robić, to poważny klub. No. Gdybym to zrobił, gdybym to zrobił koledze z drużyny. gdybym, to... O, to podam przykład! Dokładnie podam przykład. To co, właśnie to, co robiłem w Polsce i na co miałem przyzwolenie, mm -hmm. na co mi pozwalano, na co, na co już nie, nie, na co nie mogłem sobie pozwolić tam z powodu tego, że kapitan, mój kapitan z mojego zespołu mnie o to zbleszczał mnie o to. O tą sytuację. To wtedy był... João Pinto. Jean Pinto, no. Graliśmy mecz... Legenda portugalski Tak, graliśmy mecz, graliśmy mecz e, towarzyski w tygodniu. Zamknięty dla, dla kibiców. Mieliśmy, chodziło o przetestowanie pewnych tam, pewnych e, jakichś tam zachowań taktycznych. I ja, graliśmy w dresach. Nie założyłem ochraniaczy. I staliśmy już drużynami ustawieni do, do początku gry. I João zobaczył u mnie, że ja tych ochraniaczy nie mam. I już trener chciał gwizdać na rozpoczęcie gry, ale on tam jako kapitan krzyknął, moment, moment, moment. Przebiegł od szesnastki do drugiej szesnastki, pobiegł do, do tej sto, stoperów tamtej drużyny, to była Lesa z Porto i mówi do nich tak, słuchajcie, ten Gnojek, także się, tak się zwraca, mniej więcej w takim, takim znaczeniu, nie założył ochraniaczy. To chcę pokazać, brak szacunku do was o, i do nas. Podpuścił? I do nas. Mhm. Nie szanuje was i nie szanuje nas. I mówi do nich tak, połamcie mu nogi, to zrozumie, co to znaczy szacunek. Ja stoję na tym środku boiska. Ale rozumiesz ten, ten. Zrozumie, tak. Ten Żwał, z którym się bardzo, do dzisiaj się bardzo przyjaźnimy, wraca i mówi: Żwał, co ty robisz? Kapitan drużyny. A on mówi: Zrozumiesz, że musisz szanować nas, ale przed, ich, ale przede wszystkim nas. Jak tu by się stała tobie kontuzja, za chwilę nie jedziesz na mecz. To nie jak panie. nie jedziesz na mecz, nie będziesz opcją w graniu. Jak nie będziesz opcją, która może dać cię zwycięstwo, czyli dlatego, że nie masz tego szacunku. Nie założyłeś swoich podstawowych atrybutów, które są w piłce nożnej pomocnych, do tego, żeby wykonywać zawód ochraniaczy. I jeszcze, i to nie był koniec. Myśmy mieli tam ludzi, którzy pomagali przynosić wodę, jakieś ochraniacze, właśnie ręczniki, do czegoś tam, co piłkarz potrzebował. No. I zwrócił się do nich mówię, tu chodzi do tego jednego, mówi, jak zawołał, żeby nie było mi, że któryś z was przyniesie mu ochraniacze. Grasz teraz bez nich. I co grałeś? Grałem. Ale już miałem wełbie przez 15 minut, że mówię, co ja, co ja odpaliłem. Ale, wie, <laughs> ale wiesz co, on miał rację. I ja nie chciałem oczywiście, to nie było moje takie wykazanie braku szacunku. Nie. nie. Ale zrozumiałem, że to, że to się w to wpisuje. Ale to dlaczego? bo podresy miałeś, nie chciałeś? Wiesz jak tak? będziemy atakowali cały czas, nie będziemy okay. się bronić, dużo piłek, to będę ochraniacze zakładał. A myśmy mieli <laughs> ochraniacze odlewane na nogi, Aha. gips normalnie nam robili na nogi. Potem z tego ten gips ściągano, robili plastikowy odlew. Tak? odlew. Czyli jak zakładałeś tak zbroję, jakby ona się zastrzeliła na twojej łydce. To, był, to, to no nie było nie nic w przyjemnego w tym, y, tym grać w tamtych latach. Tak, tak. Dzisiaj piłkarze wkładają takie wydmuszki z jajek sobie tutaj na Wystarczy. I udają, że mają ochraniacze. Gdy, no, no dzisiaj naprawdę można im krzywdę zrobić, oni sobie sami szukają momentów, gdy, gdy krzywdy, ale i teraz widzisz, to są dwa momenty w Polsce, tego potrzebowałem i nie dostałem tego, nie, że kogoś chce o to winić, widocznie nikt tego nie zauważył, że należało mi wtedy zwrócić uwagę, słuchaj, nie rób tego, nie, nie kop kogoś tam y, bez sensu, skup się na graniu, skup się, gdzie jest piłka, skup się, w czym możesz być piłkarsko lepszy, a nie, że komuś oddasz cios, mhm. Ale João, mając 20, wtedy 27 lat, nauczył mnie tego tam. Nigdy więcej nie wyszedłem na trening bez ochraniaczy, a już nie mówię o jakimś tam sparingu czy meczu. Grosz, ale wiele razy opowiadałeś w rozmowach prywatnych o wielkiej roli kapitana w piłce portugalskiej, w tej wielkiej piłce. My czasami mówimy, a to gość z opaską i, i, i tyle. Potem są ekscytacje, czy będzie Błaszczykowski, czy Lewandowski, jak, jak, jak było przy, przy zmianie tego kapitana, rzeczywiście ty jako piłkarz, nie wiem, człowiek, człowiek piłki, przywiązuje do tego taką wielką wagę? Ogromną. Ogromną. Uważam, że kapitan. kapitan taki sam João, który był kapitanem, ekscytował mnie wtedy. Miałem 27 lat, byłem można powiedzieć w jakiś sposób już reprezentantem Polski, grałem w reprezentacji olimpijskiej, grałem już jakieś mecze, miałem też za sobą w pierwszej. Jego zachowania były po prostu jego, żoża koszty. Miałem najwspanialszych kapitanów w życiu tam. Ludzie, którzy potrafili podejmować decyzje w środku szatni, odciążając trenera, odciążając yy, nie wiem, dyrektora wtedy sportowego czy prezydenta. Bardzo dużą wagę przywiązywali. Coś kilka... więcej niż prawa ręka kołcza, tak? Dużo, dużo więcej. A Łukasz... trener mógł wyjść z szatni mógł w przerwie? Mógł a... wyjść. Kapitan Weszliśmy do, do szatni, kiedyś piłkarze się kłócili o to, czy był out. Było 2000 kibiców na treningu i, z, i się kłócili, czy był out. Wiadomo, że ich rozdzielaliśmy. Każdy rozdziela. No każdy rozdziela. Przed kibicami chciał pokazać jeden przed drugim, jaki jest kozak. Wyszliśmy do szatni, że mam zamknąć drzwi i mówi tak, myślicie, że co? Że tam będziemy? Tam będziecie kozakami? Że tam będziecie przed kibicami pokazywali, jacy z was, jakie jest was koguty? I, do, I zwrócił się do zespołu całego w szatni. Mówi tak, nikt nie wstaje, teraz się możecie bić. I zaczęli się trzaskać. Po przewracając się tam, chwili wstali, wstali, po jakieś podrapani trochę, bo to w korkach się tam na siebie rzucili. Żłam ich rozdzielił i mówi: warto, warto by było, żebyście sobie przybili teraz piątkę. I oni sobie przybili piątkę, jakby tam szczyli sobie niedźwiedzia hmm, potocznego. I Żuam mówi: do, Zwrócił się do zespołu i mówi tak, i dlatego będziemy mistrzem. Dlatego będziemy mistrzem, że nikt nie będzie niczego udawał. To było w czasie przerwy w sparingu? To było podczas, myśmy mieli, taką, myśmy mieli taki trening, między sobą graliśmy gierkę wewnętrzną i chłopaki się tam, wiesz, do siebie rzucili, nie? Ale było dwa tysiące ludzi. I wiesz, no chcieli pokazać. Ty tam, ty co bierz mi, co ty bierz a co ty bierz mi tam. Nie no, to wiesz jak to jest. A chłopaki wiadomo, że rozdzielą. A wtedy jak ich rozdzielasz, jeszcze bardziej na, jakby wiesz, napierają, pokazując, że tam wiesz. No ta, na, wiesz napędzasz. A to wiesz, to wszystko jest kit. No wiadomo, żeby się ale mówi tak, ch chcecie robić cyrk? On to im wyjaśnił. Nigdy więcej. Znaczy ta sytuacja pokazała, już piłkarze wiedzieli, że nie ma udawania w czasie treningu, bo nie będzie udawania w meczu. I to są rzeczy, które ja się uczę. Ja takich przykładów wiem, że dzisiaj nie mamy na to y, czasu antenowego. Mógł powiedzieć, opowiadałem już to mnóstwo razy, pewnie wiele razy ktoś powiadał już się już powtarza. Ale taką rolę kapitana tak. Taką rolę widzę kapitana. Bo co innego, kiedy trener idzie do zawodnika i mówi, słuchaj, stary, weź tam, weź tam może powiedz, potrzebuję twojej, Ale kiedy piłka sam to czuje. To jest trener niepotrzebny. No przecież ale, trener Oliveira kiedyś wyszedł z szatni na Benficę 80 tysięcy ludzi. Chłopaki grali w szatko nogę przez taki powiedzmy tutaj do, do masażu stolik, sobie przebijali a... i mówi 80 tysięcy ludzi. I, I gramy na wyjeździe. Chłopaki chyba w -nogi, ale koszulki Sergio Consulson, który jest, był trenerem, grał w tą siatko -nogi, między innymi. Koszulka mokra, tak jakby z meczu. Szedł już, a myśmy jeszcze nawet nie wyszli na rozgrzewkę. A on mówi, co wy robicie? Czy wam się w głowach poprzewracało? A ta piłka latała, tak się odbijała tych ścian. Mhm. Aż wam wstał kapitan trenerze. To też Bach. To była straszna umiejętność mówienia w taki sposób, żeby też nie urazić kołcza, nie dać mu poczucia, nie wiadomo, na zasadzie, zostaw nas w spokoju, chociaż to miało tak zabrzmieć. I powiedział grzecznie, mówi że ale my przecież nie wchodzimy do pana gabinetu, nie mówimy, o, kur... nie mówimy co, mamy pana, co ma pan tam robić. Niech pan ich zostawi w spokoju. Kapitan stanął za nimi. Dzisiaj bym pomyślał, że, że to było. Oczywiście trener mógł się poczuć wtedy. Jak jako bezczelne, nie? Jako bezczelne. Tak, tak. Ale, ale wiesz co, on powiedział w sposób tak delikatny, to do niego, on powiedział do niego w taki sposób, taki z uśmiechem. I teraz trener wyszedł zamykać drzwi, a on mi tak, spojrzał na nas, na chłopaków, i tak, dokończcie, ale wiecie, co mamy robić na meczu? Słuchajcie, żeby tam podsumować. Pięć jeden nam wygrali. <laughs> na czym polega fenomen portugalskiej piłki, środowiska trenerów, e, menedżerów, ludzi, którzy w tym interesie są. Oni mi przypominają, zawsze zawsześmy Holendrzy, to mafia piłkarska. Dziś Portugalczycy. Ja nie mówię o, o naszym selekcjonerze, nie mówię o Murini, o wielkich nazwiskach trenerskich, ale o nie wiem. O o Mendeszu, o, o, o menedżerach. Na czym to wszystko polega? Mały kraj, który oczywiście gra świetnie w piłkę, warunki klimatyczne, rezerwuar piłkarzy z Ameryki Łacińskiej, z Afryki. Jak ty to odbierasz? Kraj, yy, który miał chyba poczucie, takie mam, takie, takie tak to odbieram. Z... jest są łatwiej. Hiszpanie, wiesz, że nie lubią Portugalczyków. To, to tak jak my mamy swoich sąsiadów, z którymi lepiej lub gorzej się tam czujemy, to się okay. pewnie też zmienia. I się zmieniało, teraz się jeszcze bardziej zmienia. I tak jak, pewnie jak Portugalia ma z Hiszpanią, ale, ale tak jak patrząc na przykład. A przykład trenera jest bardzo dobry. Trener Santos przyszedł do Porto jako trener Estrella Amadora. I pamiętam, że przyszedł z ogromną pokorą. Z ogrom... Przyszedł do zespołu, który był mistrzem Portugalii. Przyszedł z Estrella Amadora, tak? Zespół, który był to gdzieś tam, nie wiem, czy ósme miejsce, czy może dziesiąte wtedy zajmował w Portugalskiej. I raptem przyszedł zarządzać teamem, który jest, no tam 15 reprezentantów, 17 reprezentantów, tutaj co? Dream team, no. Portugalski. A, a, a być może piłkarze myśleli, no co, a co, kto, co? A trener przyszedł i po powiedział nam pewne rzeczy. Cały, Cały czas można było czuć wtedy ogromną pokorę, a jednocześnie przekonanie do osiągnięcia wspólnego sukcesu. Jak ja dzisiaj patrzę, myślę, Portugalczyk, nie, czy to będzie obojętnie. Znaczy, zostawmy piłkarzy, to są artyści. Tak, Kiedy tak. patrzę na takiego Leo z Milanu, mój Boże, Bernardo Silva, na no, no, kogo Majo, chcemy? Cristiano? Ale wiesz, oni, oni wiedzą, że... Kolejne pokolenia piłkarzy, mhm. wracając do ja, o której ja pamiętam, już nie będę mówił o Zebie, bo to są, ty będziesz pamiętał. To ja pamiętam, pamiętam, że czasu, tak ale, jest. Ale piłkarzy, którzy czuli taką, taki, właśnie których jeszcze grałem, czy albo nawet y, pamiętam, czy y, Rui Koszta, dzisiaj prezydenta Benfiki, Paulo Sousa, jeszcze grającego, tam, ten czasy Fernando Couto, George Costa, Domingos i tak dalej. A jeszcze wcześniejsze, na przykład czasy Józefa Menarczyka i, i tej drużyny Porto, mhm. tak? Ma, z Madżerem, z Rui Baroszem, z jakich znam, czy z Futr, to to są ludzie, którzy napędzają się, potrafili się napędzać tym, że pokora jest ważna do, do, do ciężkiej pracy, a jednocześnie nie dam odczuć komuś, że, że jestem z małego państwa, to znaczy, że nie jestem do, tego, do czegoś, moc, do czegoś do tego zdolny. Ambitni. Strasznie ambitni. I to Fernando Santos, taki tak, typowy przykład. Tak, do, jestem to nie znaczy, że jestem z mniejszego kraju, to nie jestem zdolny do wielkich rzeczy. Jestem zdolny, ja ci to udowodnię. Sądę doskoczyć do gardła tym wielkim. Udowodnię ci swoją pracą, swoim zaangażowaniem, bo ilu piłkarzy portugalskich znamy, czy tych największych, czy tych mniej, to nawet ci, ci powiedzmy, którzy nie są tak znani jak Cristiano Ronaldo, jak, jak powiedzmy ci, ci, ci Figo tak, tamty, i troszeczkę starszego pokolenia, to każdy inny powiedzmy, zawodnik, który w yy, który tej Portugalii wyrasta z, z ligi, idący potem do, 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 do czołowych klubów i wyjeżdża za granicę. Zawsze widzisz... Ja nie widziałem Portugalczyka, który nie biega, który nie walczy, który nie angażuje się. Nie mam takich gwiazd, takich o... Mają to w genach. Mają to w genach. Udowadnianie takie... Ja przyglądam, podam Sergio Conceção. Sergio Conceção, który przyszedł do Porto jako młody chłopak z Roszu, chyba za 200 tysięcy Porto go kupiło. On w pierwszym treningu już czuł to, tak jak Kuba właśnie w Wiśle, że może... Być w tym zespole podstawowym zawodnikiem. Nie są tu przecież z Falgeiroszu, teraz tak 15 reprezentantów, już kilku reprezentantów w Portugalii. On jest tutaj rodzimym chłopakiem, który gdzieś tu z miejscowości tam 40 km dalej przyjeżdża i on tu będzie jakoś na jakąś dostawkę. Mhm. Ja wam udowodnię, że będę w tym zespole grał. I Sergio szybko to zrobił, szybko to, 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 to udowodnił, bo grał i grał świetnie i trafił do zespołów zagranicznych, a jeszcze większym sukcesem i, i, i niespodzianką było to, tak jak um, rozmawialiśmy tutaj na początku. To, co on dzisiaj robi, że on jest trenerem. W życiu bym nie pomyślał, że on będzie trenerem. O Nigdy w życiu bym nie pomyślał. Taki powiedzmy w pozytywnym znaczeniu choleryk, taki chłopak z takimi emocjami, czasami płaczący po przegranym meczu na treningu. Potrafili się zarządzać w taki sposób charyzmatyczny zespół. A poznajesz dziś trenera Mourinho? wiadomo, że poznajesz, ale wiesz, ty poznałeś go chyba jak był asystentem Robsona, prawda? Tak, tak. I te przez 20 kilka lat, prawie 30, no 20 kilka lat powiedzmy, to jest to, dzisiaj to jest, wiesz, minister, no dzisiaj minister, tak dzisiaj. Mam, a... Odbierze telefon od ciebie, gdybyś zadzwonił? Nie wiem. Nie, wiem, szczerze. nie Zapytać, ja jak granik, jak, grani, jak grani może... Zaleski, ale to Santos za. Może jakby trener mógł go, że będę dzwonił Santos to na pewno, jakbym napisał SMS-a, że nie ma mojego numeru pewnie w telefonie. Ale wiesz, ale obserwujesz człowieka. Nie wiem. O wtedy, wtedy był asystentem, nie, bo 30 lat, może miał 30 Przez przeciętny piłkarz, tłumacza raczej Robsona, nie? Później asystent. I dzisiaj wielka postać, niezwykle ekscentryczna, no, no wielu dziennikarzy to się wręcz jara, przepraszam za wyrażenie, osobowością, jego pomysłami. Ja kiedy mam jakieś szkolenie, czasami miewałem dla, dla trenerów główną hasłem, głównym hasłem przewodnim takiego szkolenia, zawsze było na tablicy. Mecz się nie kończy w 90 Minucie. Jest jeszcze konferencja prasowa. <grymne> José Mourinho, <grymne> tak. ale, ale <grymne> z dzieł wybranych. Możemy, możemy czerpać garściami od takich wspaniałych no właśnie. trenerów jak, jak Jose Mourinho, bo można mówić, można się tam, bo tu będą się czepiać, się można wszystkiego, że nam nie wygrywa, że coś tam. No. Ws cudowny, wspaniały trener. Cudowny, wspaniały. Fukcesami. Magiczny. Ale i on powiedział taki widzisz, cytat, który ty pamiętasz, którego ja wracam do na przykład tego słowa, który powiedział trener Santos kiedyś do mnie. Pamiętaj. I to już powiedziałem kiedyś u Romana Kołtania, i to warto, żeby piłkarze takie sobie wzięli coś takiego do głowy. Uważam, szczególnie dla młodszego pokolenia, albo ci, którzy są na takim momencie, kiedy już są blisko, nie wiem, pierwszej drużyny, czy to w ekstraklasie, czy na jej zapleczu, czy już reprezentacji nawet młodzieżowych i tak dalej, I tak nawet pierwszej. Że warto sobie wziąć takie zdanie yy, do serducha. Nie każdy piłkarz to, ale myślę, że warto. Tylko piłkarz szczęśliwy, zrobi z piłką rzeczy niemożliwe. I to jest cytat Fernando Santosa. Ale szczęśliwy w rodzinie, szczęśliwy poza boiskiem. Doceniający to, co masz, doceniający to, gdzie jesteś, doceniający to, że dzięki talentowi, który masz i pracy, jaką wykonałeś, doszedłeś do pewnego momentu. Ale te, żeby potem z ciebie jeszcze wydobyć więcej, żebyś ty na tym etapie, co jesteś, czyli teraz nawet o reprezentantach Polski możemy to powiedzieć o, o pierwszej, o Ekstraklasie naszej, o klubach zagranicznych, jeżeli tam jesteś, to czasami jesteśmy tam, i mówisz, no tam ale. Na coś narzekasz. Tak, zawsze. No, ale to ci Polacy mamy. A y, przyszedłeś tam prawie na kolanach, a po czterech miesiącach brakuje ci piątego masażysty. W, w drużynie, bo uważasz, że powinien być, żeby, bo to szybciej by lepiej wyglądało. Ale... Bo masz złe boisko do przygotowany. Bo trening dzisiaj za wcześnie, a nie po południu, jak do młoda było. Ale do było. dziś. Do dziś... Często się powtarza, że na jednym z pierwszych spotkań Ferrando Santos zapytał, czy lewy ma swego masażystę. To było oh. ciekawe, bo zdaje się, że miał. Tak, tak. Jak on sobie radził z Christianą, trzeba by go zapytać po 7 czy 8 lat. Ale rozwiązał ten problem później. Ale tylko do końca. Rozwiązał, masz rację. I wtedy trener powiedział tak. Do mnie się kiedyś tak zwrócił, bo ja jak nie grałem u trenera Santosa w Porto, to tak chodziłem, wiadomo, o jakieś tak wino. Ale to sztuczne czasami takie było, takie na Burmoszenie. Chciałem mu, może mu pokazać, że jestem niezadowolony z tego, że nie gram. Ale trener chciał się. Pomagał mi każdemu innemu i mówi do mnie, słuchaj, zacznij się uśmiechać, bo nie będziesz grał. No, no ale z czego mam się śmiać że co, że nie? No, ale o sam nie naleźć do ludzi, którzy mi się no, śmieją. No dobra, ale mówi do mnie, uśmiechaj się. Aha. De a decyzję gry pozostaw mi. Ale potem widzi, że da ja dalej tego chyba nie zrozumiałem, zaczepił mnie innym razem i mówi: jeszcze raz ci to wytłumaczę. Doceń to, co masz. Gdzie jesteś? Zobacz wśród, jakiej grupy jesteś, w jakim momencie, w jakim klubie. Zobacz, jak daleką drogę musiałeś pokonać. Ciesz się tym, ale decyzję o grze pozostaw mi. A Dlatego powiedz... tylko piłkarz szczęśliwy, jak zrozumie to, zrobi, rzeczą z, pił... zrobi z piłką rzeczy niemożliwe. To jest piękne zdanie. Tylko piłkarz szczęśliwy zrobi z piłką rzeczy niemożliwe. A jeździł z wami, z drużyną do tej słynnej knajpy z krewetkami pod porto, o której mówiłeś? Ze mną nigdy tam nie, nie miałem takiej... Nie, ale możliwe, możliwe. Ale możliwe. jest w nim taki dystans do, do, do piłkarzy? No to kwestia wieku oczywiście. Trudno, żeby się... On, ja myślę, że jest cały czas głodny pracy z piłkarzami. Nie bywałeś? Nie bywałe. No, w niektórych przypadkach jest to niebywałe. Ten przykład taki właśnie trenera jest. To jest niebywałe, że jak rozmawiamy z trenerem, bo nie rozmawiam, ale jak sztab siedzimy, rozmawiamy, w jego głosie to aż czuć. Fajną kiedyś taką też fajną taką rzecz powiedział, która niestety nie wszystkim będzie pasowała, że trener nie czasami nie chce tracić energii na pewne osoby. Nie dlatego, że ich nie lubi, nie dlatego, że nie chce im poświęcić czasu, tylko wiem, że poświęcając ten czas i, i, i gubiąc tą energię, nie przekaże tej energii na, ze na sztab i na drużynę. Co ciekawe. To to... Ale, ja, ale ja, ja to doskonale rozumiem. Czyli nie szuka zastępczych tematów, nie wiem, nie lubi się angażować w coś co. Mam coś takiego, nie wiem czy ty masz. No. Wracam czasami do domu po, czy do, z domu do, po, po pracy, kiedy rozmawiasz dużo, kiedy komentujesz kilka spotkań, kiedy rozmawiasz z ludźmi, myślisz tak, odkładasz telefon i myślisz tak, już nie chcę z nikim. nikim. A żona cię pyta, ty Rozmawiam. słuchaj, "Co myślisz o ataku tak. albo, pozycyjnym?" nie, albo myślisz tak: "Chodźmy wyjdźmy gdzieś na kolację." i nie, 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 nie. tylko nie to. Ja już nigdzie nie chce się iść. Aha. Chyba trener ma takie właśnie podejście, że on ludzie mogą powiedzieć: "A trochę taki może trener wygląda na takiego postępnego, takiego niedostępnego." A on powiedział, powiedział taką fajną zdanie. Nie tracę czasu, nie chcę tracić energii na ludzi, których też nie znam za dużo. To dlatego jest tak trudno do, się tak przebić, bo wolę tą energię przekazać na was i na zespół. Mm -hmm. ja, to, ja, to, ja to kupuję. Ja to rozumiem, bo ja wiem doskonale. że Czasami jak wracam i też mówię tak, a dobra, dozwolę później. później. Nie chcę mi się, się rozmawiać. Nie wydaje mi się, że był jakimś wulkanem takich... Yy, yy, Pomysłów o... szaleństwa w szatni. No wiesz, ja go nie widziałem, o... nie zobaczę. Of. Trzeba widzieć. No to pewnie piłkarze będą mieli kiedyś okazję popowiadać, jak jest, jak, 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 jak jest, jak będzie, co przeżywają, jak przeżywają, jak to, jak to widzieli. Bo ja ten podnosi głos, to, to myślę, że nastaje cisza. Jak, jak podnosi głos. Jak go podnosi, to, to się... ja go obniża. Czyli to jest tak zwana siła spokoju. Wiesz, ja Ci powiem Grzegorz, wypytuję, bo, bo ludzi fascynuje. Absolutny trener, selekcjony ze światowej czołówki. Człowiek w chwilę wieku, takim tak. Naprawdę przeżył wszystko, tak. przeżył wiele. Czasami sam taki, którzy pytają, po co mu to było, prawda? Przychodzi do, do kraju, gdzie. Wedle złośliwych są piłkarze podobni. A nie piłkarze. Przepraszam za, za głupi uśmiech, ale, ale coś w tym jest. No bo jeśli wychodzi z ojczyzny futbolu, jak jest Portugalia, patrzę na tych ludzi, którzy mówią, trafią na boisku robić wszystko. Są szczęśliwi, czy nie szczęśliwi, to jest druga rzecz. Ale chyba są, bo, bo grają w wielką piłkę. Tak, tak. No, Maju, jest, 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 jest taki cały czas, już długi ten czas. Y Yy, takie pasy, może na piłki portugalskie. Tak. Sama Liga przecież, która nie ma najlepszych piłkarzy portugalskich w swojej lidze. Wiele eksportuje. No, wszyscy grają za granicami, ci Grzegorz, najlepsi. Grzegorz, A Liga ty, jest piątą ty, w Europie. Ty ty są podobni do nas. No, ale, Trochę. Ale żeby ludzie sobie potrafili odpowiedzieć sami na takie pytanie. Aha. Znaczy nie będą potrafili, ale żeby się nad tym zastanowić. My mamy 40 milionów ludzi. Oni, czyli Portugalia 10, od wielu lat wypracowali sobie pewien model, którego się trzymają, któremu są wierni, któremu, których się nie schodzą z tej drogi, czy nam się to podoba, czy nie. I ta liga bez najlepszych piłkarzy portugalskich jest piątą, szóstą w Europie. Cały czas. Bez tych najlepszych. Bo gdyby byli najlepsi, byliby pewnie pierwszym, drugą. O tak. Bez najlepszych. My mamy 40 milionów ludzi i mamy 23, czy no, 26, 23 miejsce w Europie. Chyba pytanie jest tendencyjne. I retoryczne. I retoryczne. Zastanówmy się w Polsce. Czy to wszystkim odpowiada. A, a jeżeli tak jest, to co zmieni, żeby, to, żeby, żeby, żeby nie było, żeby nie było dysyczycie. I teraz przyjeżdża trener do naszego kraju, który ma tak, jak powiedziałeś, jest tak utytułowany, jak jest, i zdobył i widział w życiu tyle, ile widział. To my mamy coś takiego w sobie. Że my jeszcze będziemy pouczać, nie? A no chętnie. Że my jeszcze będziemy mówili, nie będzie on nam mówił tu, co tam gdzieś, nie? Ale on mało mówi. Ale jeżeli powie coś, a tam, to dlaczego tak, a, a już pytania powstawały, a czemu to chce zrobić, a czemu tak? Bo tak uważa, bo tak czuje, bo po to został zatrudniony, żeby doradzać również, bo po to został tutaj w Polsce, do Polski ściągnięty, żeby mówić, co myśli. I żeby ale, ale, ale wiesz, że są Polacy, chcieli? No, no właśnie. Przed na mecz, poklepał. I teraz, no i teraz my Polacy. Federacja jest na 20, od... od... 20 którymś miejscu, tak, jest Polska jako piłka nasza. Ja, ja też jestem za to odpowiedzialny. W jakimś tam w każdy, tak jak mówimy, yy, za nasze pieniądze, to tak robią jest. chodniki i tak dalej. To też jestem odpowiedzialny za to, że ta piłka jest tam, gdzie jest, obojętnie w jakiej roli, ale jestem. I teraz co? Ja będę trenerowi mówił, trenerze, to nie, no tak, no nie róbmy tego. Albo niech pan tego nie powołuje, niech pan tam tego powoła. A nie na tą stronę, nie na, nie na tamtą, nie? Takie rady to ja też będę mu podawić. Zbyt duży mam szacunek do trenera i powinniśmy go mieć w Polsce, żebyśmy myśleli, że on tu przyjechał tylko dlatego, że, 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 że zarabia pieniądze tak, jak je zarabia, ale tylko dlatego to robi. No nie róbmy jaj. Nie róbmy jaj, że, wyzwania, nie bym róbmy się... jaj że trener Santos przyjechał tutaj dla pieniędzy. Szukał wyzwania innego, sportowego? Myślę, no tak, no ja, ja, ja czuję, że to nie jest trenera tutaj, to, to ile, oboje, chciałbym, żeby pracował w Polsce jak najdłużej, to jest no wiadomo, jasne, no. to jest jasne. I wiem, że będzie pracował tyle, ile będzie mógł, ile tyle będzie czuł, ile, ile, ile na ile zostanie, ile, na ile z zespołem potrafił będzie, zespół będzie to dobrze czuł, ile nam się wszystko na razem... Ile mu się pozwoli, no też, no, no to prawda. Ile rzeczy się zbiegnie do tego, żeby można powiedzieć, że, że jesteśmy razem. I tyle do, tyle do tego czasu, którym będzie. Natomiast wiem, wiem jedno, że tak jak z nim rozmawiam, że to ile by tutaj czasu nie spędził, nie wierzę, że, że ja, to, zresztą, tak nie, nie, nie rozmawiam, nie pytam się go o to, ale ja to widzę po jego zachowaniu i jego charyzmie, że to jest jego ostatnie słowo, że, że on jeszcze nie będzie, że powiedzmy pracy, nawet gdyby miał pracować w Polsce dwa lata, czy trzy, cztery... Niech pracuje do końca, już powiedzmy, żeby Polska miała tego trenera trochę na dłużej, ale zobaczymy. Natomiast obojętnie, mam wrażenie, że on cały czas jest. Mieliśmy nawet wczoraj fajną taką rozmowę. Jak widzę, że się trener zaangażował w taktykę, i zaczęliśmy. Ja powiedziałem, że jakieś rzuciłem hasło, że takie, że zniknie za chwilę pozycja numer 6. O! Oh. Że te walory. No to trener powiedział, zaprotestował, że nie, i za chwilę jak się zaangażował w to i zaczął fajnie opowiadać na tablicy, przekazywać systemy, przestawiać, jakich Z, był holenderski jaki nową ten, ja, może. I, I dlaczego ta szóstka jest istotna? Ja mijasz się, cisnął uśmiech na, na usta, dlatego że ja uwielbiam ludzi tak charyzmatycznych. Czy jesteś sant Santosowcem, tylko żeby piłkarze to kupili. Jakby, jakby było więcej czasu, ja to by to kupili szybciej. Mają mniej czasu, kupią to wolniej. No wiem, wiem, nie wiem. Ma na, nie ma na, to, to problem jest to, że, że piłkarze czasami, e, a fajnie już były momenty na tym zgrupowaniu, że sami poprosili o rozmowę z trenerem. Poprosili nawet mnie, czy, żebym był przy tej rozmowie, żebym tam pomógł, jeżeli będzie jakieś, jakieś, jakieś stwierdzenie, które mógłbym przybliżyć, do, żeby sens był łatwiejszy do, do złapania. I, i, I tego bym chciał. Żeby piłkarze raz widzieli trenera Santosa, takiego, który on rano, jak wstaje, to mówi czasami, nie zwracajcie na to uwagi, jak ja się czuję, wyglądam, jak się zachowuję, bo ja przeżywam już pewne rzeczy wcześniej niż wy. Ten mecz, załóżmy, tak? Czy to, co będzie się za chwilę działo, trener to przeżywa. Ale pokój do mnie jest otwarty zawsze dla was. On, ich, on chce ich tych traktować jak powiedzmy, takich swoich synów, chciałby do tego doprowadzić, tylko oni muszą poczuć tą odwagę. Moja rola polega też na tym, żeby tej odwagi im dodać, żeby, żeby szli do niego. Żeby... Chcesz, chcesz powiedzieć, że yy, uwag na temat palenia nie przyjmuje? Czy, czy ktoś poza żoną chyba nikt mu nie zwrócił uwagę? Ale, no, znaczy, ja nie mam z tym problemu, wiesz. Tylu ludzi kiedyś paliło, to uważam, że nie powinno się palić, ale to jest jego sprawa. No, no? tak, jakby każdy robił, ty, powiedzmy miał jakąś taką swoją rzecz, ten trener ma tam powiedzmy palić sobie po palić coraz mniej, ja już wiem nawet, że bardzo mało jak na trenera, bardzo ograniczył. Natomiast chodzi o co innego, jeżeli ktoś będzie miał jakąś swoją taką, a będzie swoją jakąś taką przypadłość, swoją, swoje uzależnienie, jakkolwiek by to, co, cokolwiek by to brzmiało, ale jednak myśli o drużynie, w tym całym swoim uzależnieniu czy swojej takiej chęci do, do nie wiem, do każdy będzie miał, że są piłkarze. już którzy... powiedz mi, na koniec jesteś podekscytowany pracą w reprezentacji, tak jak byłeś każdy dzień wyzwanie fajne. Tak. Czy była szansa, żeby mógłbyś pracować z Jurkiem Brzęczkiem, czy nie? Była szansa. Znaczy nie, nie było szansy. Była, by, był pomysł Jurka Brzęczka na to, ale to upadło. Ale w było... podobnej roli? Jurek chciał, żebym był właśnie taki dyrektorem sportowym wtedy, żebym być może był takim, kim, kim, o, o kim się mówiło w przypadku tej trenera, że też będę być może dyrektorem y, tej reprezentacji. Ty, nie wiem, ja chyba myślę, że Polaków trochę to słowo dyrektor jakoś tak drażni i tak denerwuje, bo to, co, co, to, eee, co, to, co patrzą, to znaczy dyrektor w sporcie albo dyrektor... Wszyscy patrzą na Olivera Bierchowa i na to, to, to jest... jest... tysiące innych Oliverów Bierchowów, gdzie indziej, pełniącym... Y, nie chodzi o stanowisko. Trener Santos miał na przykład João to przy sobie wiele lat y, w wspaniałego piłkarza Benfiki I, i doskonale, wiesz, wielokrotnie sobie rozmawialiśmy na roli, jaką on pełnił i, 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 i co, czy, czego oczekiwał i co ten João Pinto potrafił dać zespołowi jemu. A przede wszystkim też w kontaktach, chodziło o, o kontaktach z całą federacją, a trenerem i piłkarzami, a João Pinto, a tu mówimy o Bierhofie no super, nieważne. Ale u Jurka, bo to, o to zapytałeś, czy, czy... Tak, był taki pomysł. Jurek miał taki pomysł, że zresztą ja w Federacji, znaczy w Związku Naszym już miałem była tam dwa, trzy, trzy razy takie gdzieś moje drogi A, albo bardzo kiedyś tak? W 2009 Wydział Zagraniczny? Ale to, to mi wpisano tak bez pytania. Tak, to to, to tam, nawet, tam nawet nie zapytano i poprosiłem o to, żeby skreślić mnie z tego, bo tam nigdy nie, ani nie aplikowałem, ani tym bardziej nikt mnie nie, o to nie zapytał. To, jak, to tak samo jak mówiliśmy tutaj, jak, tak jak gdzieś tu padło kiedyś, że yy, chciałem wyższych kompetencji niż Związek chciał mi dać, a ja nie przeprowadziłem nawet minuty rozmowy ze Związkiem na temat. Wcześniejszym, tutaj zanim trafiłem do PZPN-u. I te drogi już były kiedyś bardzo blisko, przy Jurku nawet tam się wydawało, Jurek zadzwonił i się zapytał, czy, 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 czy też by mu nie pomógł. Powiedział, że, że tak, ale jak potem zobaczyłem, że są tam opory, z, z góry Mejura, daj spokój. No, nie Oporę, róbmy, to, o, opory są nie... zawsze. No, no to mam, Jurek, daj spokój, że nie będziemy <laughs> tutaj. Natomiast, ale zobacz, jaka porównywalna sytuacja. Troż, można powiedzieć, że porównywalna. Jak on trzeba mieć charyzmę i, i siłę? Że tak jak ty yy, doprowadzasz pewnie do pewnych swoich pomysłów, do, do, do ich realizacji, tak jak Jurek chciał, był opór, nie do, nie do zrobienia, tak? Tutaj byś moje nazwisko też się pojawiało, potem będzie, nie będzie, tu nie będzie, będzie, a trener mówi spokojnie, spokojnie. Bez krzyku, bez tego, suma sumarum z czasem, kiedy emocje zaczęły wygasać. No tak, musiałeś wyjść z kanału, no, no bo ale, to... Ale ludzie też spokojnie, kiedy usiedliśmy do rozmów, kiedy ktoś o coś zapytał, ja na coś odpowiedziałem, potem ja zapytałem, ktoś odpowiedział i, i potem w tym wszystkim jeszcze trener zaistniał bardzo, ale nie na zasadzie, nie, bo jak nie, to co? Nie, po ale prostu. Wszystko to... się okazało, się, że, że to można połączyć, że to może funkcjonować, że ta pomoc... Być może nie będę tego ja tu za siebie mówił, ale w ten sposób jest trenerowi potrzebna i nie dyskutuję z tym. Natomiast uważam, że, że też, też liczyłem na to bardzo, nawet wtedy, kiedy, kiedy nie wiedziałem, czy, będę, czy tak do końca będziemy, czy będę współpracował tak blisko. Też ja się cieszyłem z tego powodu, że może być ktokolwiek tutaj w związku. Ja przecież to czy Marek Jóźwiak, czy, czy Michał Żewłaków, ci którzy już pełnią jakieś funkcje i dosyć dużo i z mniejszymi sukcesami, że każdy z tych moich kolegów też taką funkcję jako były reprezentant, i, i czy Michał bardzo dobry, i piłkarz wieloletni, przecież mam ponad 100 chyba występów tej reprezentacji może pracować. Związek, kluby, kluby nasze trochę nie korzystają z doświadczeń z takich byłych piłkarzy. Potrzebują takich ludzi. Uważam, że tak. Uważam tak. Troszeczkę myślę, że jest obawa ze strony klubu, bo czasami są to miasta, które zarządzają tymi klubami. No prawda? Struktura własności. Struktury własności. Są tam, ktoś jest, ktoś chce sam, ale uważam, że słowo doradcze byłego piłkarza w niektórych sytuacjach, jego, jego osobowość może pozwalać, że te kluby będą szły Pojedynczo w górę, ale tylko wtedy możemy iść jako liga do góry. Ja już na koniec dostałem tu na ucho z reżyserki pytanie o anegdotę z Mourinho i Mariotem. Co tam było? Kartek ktoś zgubił bankomatowo? Tutaj, a nie, tak, było. taka sytuacja, kiedy, kiedy przyjechał trener tutaj. Oglądać Porto chyba. Przyjechał. Y, po, y, por y, Polonię. Polonię, tak. Porto grał z Polonią i poproszono mnie wtedy, żebym był tutaj też takim przewodnikiem, bo przyjechał Antero, yy, dyrektor Porto. Dzisiaj wtedy, teraz już nie, bo teraz pracuje w Arabii Saudyjskiej czy w Katarze jest chyba, a był dyrektorem Paris Saint-Germain, wtedy w Porto i przyjechał z Mourinho razem. Portugalczycy, mocna relacja. Ale sobie fajną historię mam z tym tak. związaną. Dobra, pojechaliśmy, a trener mówi tak, to zabierz nas gdzieś na jakąś kolację po tym, po, 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 po tej wizytach, bo pojechaliśmy do Płocka, bo tam był ten mecz rozgrywany i spali tutaj, i, nie, i wysiedliśmy tutaj do Mariotu, a trener mówi, to poczekaj, wyciągnę sobie jakieś tam drobne, nie? No, będę potrzebował. I kartę mu wciągnęło. Była dwunasta w nocy. Uch. było jedenasta, coś takiego. I wciąło. Kartę. No to a, a tam stał taki ten nie w ścianie ten, ten bankomat, tylko w wolno stojący. Ja mówię, do recepcji, mówię, żeby ktoś przy to rozkręcił, to bo trzeba kartę wyciągnąć z trenera. A on mówi, panie, no, 12 niedziela, gdzie tam czy sobota, Ta bank dajmy spokój tam, tak, trzeba tutaj jutro to bieram. a trener mówi, dobra, spokojnie mówię, nie, a ja tam, ja to otworzę zaraz tam, nie? No ale dobra, mój powiedzieli, że nie da rady, ale mówię co, zadzwoniłem już tam do, do Portugalii, do banku, dajmy, żeby zablokowali, Daj spokój, jedziemy. No i tam pojechaliśmy do miasta, ale gdzieś pojechaliśmy do jakiejś dyskoteki, tutaj byśmy do jakiegoś klubu chcieli wejść, ale idziemy do tego klubu, już wysiedliśmy gdzieś tam z taksówki i z tej dyskoteki wypada dwóch gości, tam jeden strzelił w drugiego, ten padł, a trener Muridzio tak się zatrzymał i tak spojrzał na mnie, Przecież ja nie mogę do Portugalii wrócić z takim onkiem. Gdzie ty chcesz dzięki mnie zabrać? Zachod, gdzie, ty mnie, gdzie, gdzie ty mnie zabierasz? A ja jeszcze, a ja, ja tak, nigdy w tej dyskotece tam nie byłem, w tym klubie. Pierwszy raz szedłem z nimi, ale był tak z do mnie też, że to jednak, a on wie co, chodźmy jednak do hotelu, w lobby sąsiądziemy. Ale przydałby się twoje bijaty, bijatyki z boiska wtedy. Nie, bo nie, nie tam, tam by się na pewno to nie przydało, ale, ale takie to były, takie były, ale były takie, coś miałem takiego fajnego. Aha, fajna historia, jechaliśmy, to taka organizacyjna tutaj. Da. Jechaliśmy do Płocka na mecz. I ja w tym busie tam zasypiałem, a Antero siedział i wszystko w notesie sobie e, notował. To, ile tam godzina siedzi tego Płocka? No tak. i jedziemy, tam na końcu mamy spotkanie, siedzi, siedzą, siedzą e, no tam z, z Polonii Warszawa, siedzi jakiś tam policja, no bo to zabezpieczenie meczu, tam to, to, to takie wszystko oficjalne spotkania. I, I Antero mówi, słuchajcie, a możemy, bo policja będzie was transportowała, porto będą transportowali z lotniska samochodem do Płocka. Mówi, Ale zamiast samochodu na przykład nie mogą być dwa motory? Ja tak siedzę, mówię, dwa motory. Co chodzi? O co chodzi? A on mówi, no a ten policja tak siedzi, mówi, no nie, no, nie, róbmy jaj, to, ale, bo co? Nie, takim, takim trochę takim, takim takim. Co, samochód za mało? Będzie to dwa motory? A on mówi, tak, dwa motory bym potrzebował zamiast tego samochodu, który będzie prowadził otokar. A on mówi, a, ale, a, a on tak, ten policja, taki z tym z zblazowanym głosem, mówi, ale, ale a co, a co, co to za różnica? Motorem będzie do płocka jechał? On mówi, tak, y, dlatego że jak jechaliśmy, to widziałem i otworzył od, notę. Tam nie wiem, już tam szczel, bo tam nie będę ty wszystko pamiętał. Tam 42 kilometr, y, y, remont drogi, jeden pas zamknięty. Przejedzie motorem na drugą stronę, zatrzyma ruch i przejedziemy. Nie Nie, dostałeś będziemy... wykład wtedy? A ja mówię, tak sobie pomyślałem, wie, taka jest rola gościa, który siedzi przy zespole. Nie? Mógłby się w, po samolocie walnąć w, w busiku. Tak, tak, spokojnie. mną się w płocku, go by obudzili, tak? On sobie jechał i patrzył, i a 402 km, remont, remont drogi. Na odcinku 400 metrów jest tylko jeden pas. Czy kluczał wszelkie, czyli, wszelkie czyli, tak, Jak się mówi, przelotówki, takie, tak? Tak, tak, tak. Ta, ta, ta. No to stoi czasami nie różnie. To, to może się godzinę pewnie zostać. stać. A on mówi tak, żeby nie było tego, to motor przyjedzie, zatrzyma, a my przelejdziemy za nim. Dlatego w takich sytuacjach namawiam kogoś, jak mnie czasami namawiam, żeby napisać książkę o tym. Ale pewnie nie napisze, napiszesz. To napiszesz? Napiszę. No, a napisze. dobra. Napisze. Gregor Miecarski były reprezentant Polski. Dzisiaj Dziękuję też bardzo członek sztabu reprezentacji był naszym gościem. Dziękuję, Gregor. Dziękuję.